Dzień dobry, Aniu. Witaj. Witam cię bardzo serdecznie, ciepło. Co tam u ciebie? Witaj Zigi, witajcie kochani. Co u mnie? U mnie jest zawsze szaleństwo i dużo rzeczy dzieje się naraz, ale teraz przestrzeń pokonała nawet mnie i w przestrzeni dzieje się jeszcze więcej niż dzieje się u mnie, więc myślę, Brzmi że... to poważnie, że przestrzeń cię pokonała. Tak, Naprawdę? no, tak. Przestrzeń mnie pokonała w ilości fantastycznych rzeczy, które się dzieją, tak. Wiecie co, drodzy widzowie, powiem wam tak, witam was też serdecznie, ale powiem wam tak, że kiedy zapytałem Anię, bo mam taki zwyczaj, żeby pytać moich gości o tytuł nagrania, to Ania powiedziała, wiesz co, najpierw powiedziałaś, nie powiem ci, a potem powiedziałaś, daj tytuł Wielka Zmiana. No to powiem wam, że tajemniczo, od samego początku. Chciałam, żeby Zigi na żywo zareagował, więc nic mu wcześniej nie wspominałam na ten temat, więc zobaczymy, czy nam spadnie z krzesła, czy jak będzie. Poczekajcie na chwilę, jak spadnę, to poczekajcie, wrócę. Kochani, naprawdę dużo się dzieje, aż mi łezka poszła. Naprawdę dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje w przestrzeni. Zacznę może od tego, że bombardowani jesteśmy rozbłyskami klasy X. W ciągu zaledwie tygodnia było tych rozbłysków klasy X chyba 4. I te rozbłyski bardzo mocno aktywują nasze DNA, krystalizują, kończą procesy krystalizacji, aktywują helisy. Jakby odblokowują pamięć duszy, kochani. No cudowne rzeczy się dzieją. Możemy czuć się lepiej lub gorzej, w zależności od tego, czy w naszym ciele fizycznym i energetycznym są jakieś blokady, które to światło w pewien sposób blokują. Natomiast o czym chciałabym wam dzisiaj powiedzieć i co jest moim zdaniem niesłychanie ważne, to to, że jak dobrze wiecie, ja sobie działam w przestrzeni z moim anielskim pogotowiem, tak się nazwaliśmy roboczo, że tak powiem. I wszystkie te działania opisywane są w moich książkach, w Płomiennej Gwieździe. I słuchajcie, ostatnio właśnie mieliśmy takie wezwanie, wyszliśmy w przestrzeń i była lekko sprzeczaliśmy się na pewien temat i ja się jakby chciałam, ja miałam swoje własne zdanie, więc czekałam, aż każdy zobaczy, poczuje, o co tam chodzi. I ja się po prostu jakby oddaliłam od tego i w pewnym momencie wywaliło mnie totalnie poza Matrix. Całkiem. Zobaczyłam wszystko z tej perspektywy, wręcz tak jak patrzy na to wszystko Stwórca. Z boku, totalnie z boku. Jak to wygląda? Jak wygląda to całe doświadczanie, ta droga, którą przechodzą dusze? Wszystko, wszystko. Jakby zupełnie nie byłam na to gotowa. Na takiej zasadzie, że to jest ten moment, kiedy wszystko, co dotąd wiedziałeś, burzy się i zaczynasz układać wszystko na nowo. To był dla mnie ten moment, ale to nie to jest najważniejsze, tylko to, że ja wywaliło mnie po to, żebym dostrzegła, co trzeba zrobić. Ja mówię, że zawsze jest tak, że kiedy my wychodzimy w przestrzeń, wiele rzeczy jest dla nas niewidocznych na czas, kiedy my nie mamy jeszcze działać w danym temacie. I dopiero kiedy. Za wcześnie. Dokładnie. I dopiero kiedy jest pozwolenie z góry, jest pozwolenie Stwórcy i przestrzeni na to, żeby coś zostało zrobione i jest odpowiedni ku temu czas, wtedy nagle dostrzegamy rzeczy, których byśmy wcześniej nie zauważyli, których wcześniej według nas w ogóle nie było. Mimo tego, że były. Tylko po prostu dla nas były niedostrzegalne. Nie byliśmy jakby my gotowi i przestrzeń nie była gotowa na to, żeby się jakby tego pozbyć, tak? Czyli jakby zrobić coś w tym temacie. No i słuchajcie, mnie wywaliło w tą przestrzeń poza Matrix i ja zobaczyłam, że jakby cały czas było dla nas zagadką, jakim cudem istoty ciemności, istoty cienia, tak, są w stanie podpinać się pod tak wiele ludzi jednocześnie, jakby czasami jak z zegarkiem w ręku, bo bywały takie przypadki tam kilka lat wstecz, tak? Rok wstecz, no te technobyty, co były. Jak to było możliwe? My szukaliśmy różnych źródeł, tras, którymi oni by mogli podążać. Okazało się, że oni się wpieli w hologram doświadczenia ziemskiego.
Czyli tak jakby w ziemski Matrix, do którego de facto każda istota ludzka jest podłączona, ponieważ jest częścią tego Matrixa, ma swój własny hologram rzeczywistości, ale ten hologram rzeczywistości jest połączony z głównym hologramem. Taką matrycą, tak? Czyli my sami tworzymy własną matrycę rzeczywistości, dlatego nasza siła kreacji, moc kreacji jest jaka jest, ponieważ my tworzymy swoją rzeczywistość. Ale jednocześnie my jesteśmy częścią rzeczywistości planety, tak? No tak. I planeta ma swoją jakby siatkę doświadczania, pod którą każdy człowiek jest podpięty, połączony z nią jest. Bo połączony, jest jej... tak, to jest... Bo podpięcie to jest takie słowo, którego... Słowo negatywne, ale połączone, bo inaczej nie dałoby się tutaj żyć w żaden sposób. Tak? Więc oni jakby wpięli się w tą główną siatkę, w tą główną matrycę doświadczenia ziemskiego. Czyli w tą naturalną, organiczną. Dokładnie. I poprzez nią jakby byli w stanie takimi właśnie drogami dochodzić do każdej istoty ludzkiej. Słuchaj, to są tacy szpiedzy. Tak jak w państwowe komórki się wpinają jacyś tam obcy, przejmują państwo. Słuchaj, to połączenie, to wpięcie, które zostało zrobione, ono powstało setki, nie wiem, tysiące, może dziesiątki lat temu. I to jest fałszywa matryca doświadczania metatroniczna. To jest w ogóle linia czasu metatroniczna. Okazało się, że za tym połączeniem, za tym podpięciem stało 9 najwyższych archaniołów. Surprise. Między innymi Metatron. Metatron nas nie zdziwił o tyle, że już nieraz wpuszczał przez Słońce, przez portal Słońca, on jest strażnikiem portalu Słońca, już wpuszczał tutaj nieraz nie to, co trzeba. Natomiast no, cała reszta trochę nas zdziwiła. No tam nie chcę tutaj wymieniać archaniołów, bo nie ma to sensu. Zresztą zaraz się dowiesz, dlaczego nie chcę ich tutaj dalej wymieniać. Natomiast dobrze, to ja nie pytam. Metatron jest jakby, może nie, że głównym winowajcą, bo nie wszyscy robili porówno, tylko jakby od jego imienia stworzona została nazwa tej linii, tak? Ta linia czasu, metatroniczna linia czasu, fałszywi bogowie i tak dalej, i tak dalej. No i słuchaj, no i ja mówię tak, no dobra, no ale skoro, mówię do taty, skoro mi to pokazałeś, czyli co, wypinamy, tak? Rozumiem, że po prostu zakańczamy możliwość jakby doświadczenia na tej siatce, tak? A tata mi tak, wiesz, okay. Tak? Ja mówię, no to dobra, no to w takim razie wypinam. No ja to, słuchaj, wypięłam całkowicie, zalepiłam tą dziurę w tej matrycy rzeczywistości ziemskiej, żeby tam nic do niej nie było. No i słuchaj, no i widzę tych 9 archaniołów, są tacy wkurzeni, nie? No i nagle mi się pokazało źródło, ja mówię, co oni zbierali, znaczy, gdzie oni musieli gdzieś kolekcjonować tą energię. I pokazało mi się taka przestrzeń, słuchaj, ona była wielkości naszej planety, jak nie większa. I tak mi się to trochę pokazało jako takie, jak ma krowa, takie wymiona, no nie? No, tak. To było takie, jakbyś miał dużo takich wymion. Tak ogromnie dużo obok siebie. I tam była skumulowana ludzka energia. I ja mówię, dobra, nie wolno, oddajemy tą energię ludziom. Ale tata mi mówi, stop. Oni tyle nie przyjmą, bo to było pozyskiwane przez tysiące lat. Tak? Więc tyle, ile Stwórca zezwolił nam dać, tyle daliśmy ludziom z powrotem. Czyli oddaliśmy im tą energię, która została im skradziona. Natomiast całą resztę, ja przez chwilę zastanawiałam się, no co z tym zrobić? Czy zrobić z tego jakiś pył, który na przykład, wiesz, planetę na przykład nasyci tą energią? Co z tym zrobić? Ale w pewnym momencie usłyszałam, że mam tą energią zadziałać na tych 9 archaniołów. Czyli mam przetransformować tą ciemną energię w światło i w miłość bezwarunkową i mam tą energią uderzyć w tych 9 archaniołów, nie? Żeby ich przetransformować? Dokładnie. Wiesz, i oni nie chcieli w ogóle, oni tam zaczęli dyskutować z nami, że nie, oni nie chcą, że oni w ogóle nie wyrażają zgody, ale tata mnie pchał, mówi, dokładnie to masz zrobić, co ci się pokazało, nie? Więc ja po prostu zaczęłam rozświetlać ich, dawać im tą miłość bezwarunkową, to wszystko, co oni sami zbierali, tak? Ja im dałam, to było ich, tylko że ja im to podarowałam w tej jasnej, świetlistej formie, w formie światła i miłości bezwarunkowej.
I to ich wypełniło wszystkich i te wszystkie struktury takie cieniste, te niskie wibracje, one jakby wypłynęły, to tak jakbyś wlewał właśnie do naczynia z brudną wodą czystą wodę, a w cały ten brud się, wiesz, wypłuka. Dokładnie, na wyleci. Dokładnie na takiej zasadzie. No i słuchaj, my weźmy, rozświetliliśmy tych archaniołów, oczywiście oni potem podziękowali i my wyszliśmy potem z przestrzeni, ja do końca nie rozumiałam, tak cały czas mi chodziło po głowie, Jezu, co się w ogóle wydarzyło, nie? Ja w ogóle nie mogłam uwierzyć, że to coś stało. I że czemu akurat tak mieliśmy zadziałać? I wtedy przyszedł do mnie jeden z tych archaniołów i mówi do mnie tak, taka była umowa, że oni mieli grać podwójnych agentów i mieli jakby zamoczyć stopy w cieniu, ale umówili się, że wszystko, cała ta energia, którą pozyskają, tak, będzie tą samą energią, która ich wyzwoli. Wiesz co, bardzo to czuję, bo ja tobie tego nie mówiłem przed nagraniem, ale miałem takie doświadczenie, moje własne, ale i z moimi przyjaciółmi, że zobaczyliśmy, że my też jesteśmy takimi podwójnymi agentami w innych przestrzeniach, nie tutaj. Tutaj zbieramy jakby efekty tego podwójnego agentstwa, ale my też tam sami tworzymy sobie przeszkody, żeby je potem pokonywać. No tak, to jest taki jakby cykl doświadczania, ale wiesz co, takie było moje jakby ujawnienie, ja też się dowiedziałam, że część z mojej energii jakby tej głównej, czyli idąc do istoty głównej płomiennej gwiazdy nieskończoności, nie mówię tutaj o energii mojej duszy cherubińskiej, że 18% mojej energii jest w cieniu, tak, czyli jakby wiadomo, że tych inkarnacji, które podchodzą pod tą energię jest no bardzo dużo, tak, i miałam taki impuls, znaczy takie informacje, że żeby to teraz wszystko oczyścić, te wszystkie części energii, to ja muszę ich szukać i że to życia by mi brakło. A ja, wiesz co, ja jestem taka Zigi, że jak mi postawisz wyzwanie... To co, nie da się? To ja nie spocznę, dopóki nie znajdę rozwiązania, ale ja jestem też osobą, która ceni swój czas. Bo ja mam dużo rzeczy do zrobienia, a czas na planecie się kurczy, więc ja znalazłam sposób, żeby te 18% mojej istoty głównej, które było w ciemności, niezależnie od tego, w jakiej to było istocie, ja przywołałam wszystkie te istoty do siebie, wszystkie, co do jednej. Ich były miliardy. I rozświetliłam wszystkie w 15 minut z pomocą Stwórcy. Da się. To się da zrobić. 15 minut. Ale trzeba chcieć. Czekaj. To teraz tak. Czy chcesz mi powiedzieć, że tam nie ma już ciemnych? Tych, którzy wywodzą się z mojej istoty głównej, nie ma. A rozumiem. Rozumiem. Czyli jeszcze, zobacz, tych istot, które tam są, tak jak płomienna gwiazda nieskończoności, jest jedną ze 144 istot głównych stworzonych przez Stwórcę, czyli to jest 12 wymiar. To jedna z tych 144 istot, w zasadzie więcej, bo już dwie, trzy istoty były u mnie i one zrobiły z moją pomocą to samo. Czyli zostało 140 istot, które mogą mieć jeszcze jakieś elementy cienia wśród swoich inkarnacji, wiesz, to jest cała taka tak, jakby... Cała plejada. No dokładnie, takie całe drzewo, tak, jakby rodowe duszy, można tak powiedzieć. Ale te cztery są już w pełni rozświetlone. I my, robiąc tą robotę tu, z tego poziomu, rozświetliliśmy biliardy istnień, które całkowicie wróciły do światła. Więc Zigi, dla mnie nie ma czegoś takiego, że coś się nie da. Wszystko się da. Tylko, że żeby cokolwiek zrobić, ty musisz mieć w sobie pewność siebie. I ja naprawdę nauczyłam się mieć tą pewność siebie. Jakby to nie jest kwestia... Jakby pokazało mi to życie. Pief. To, że ja na przykład komuś mówię, dostaję wizję i ja mówię, słuchaj, widzę, że będzie to i to u ciebie. Nie ma szans. Nie ma szans. A po pół roku ten ktoś mi dzwoni, Aniu, słuchaj, no ja nie wierzę, ale dokładnie stało się to, co mi powiedziałaś, tak? Mhm. I,
Ja takich przykładów mam multum, więc ja jakby zaczęłam mocno na podstawie tych przykładów, czyli cały czas, jak to się mówi, walidacja tych darów, tak? Tych darów, które posiadam, one się cały czas walidowały, cały czas dostawałam potwierdzenia, że jednak to, co widzę, jest prawdziwe. I na przykład, i jakby ja zaczęłam bardzo mocno ufać temu, co ja robię w przestrzeni. Nie ma u mnie czegoś takiego, że ja wątpię w to, co zrobiłam. I nie pozwalam na to, żeby jakikolwiek wektor mojego działania się... Wątpliwości. Dokładnie. Bo wątpliwości cofają wektor, czyli cofają działaniu. I teraz na pewno ucieszy cię fakt, że zobaczyłam, że za 6 miesięcy skończy się wojna na Ukrainie. To optymistycznie. Tak, nie będzie ani wygranych, ani przegranych. Ona po prostu się skończy. Rozumiesz? Nie będzie, to nie będzie tak, że ktoś ogłosi, że Rosja wygrała, albo że Ukraina przegrała, albo że Ukraina wygrała, a Rosja przegrała. Nie. Po prostu przestanie. To po prostu przestanie być. Tak. Mhm. 6 miesięcy, mniej więcej od teraz, tak jakby licząc już maj jako jeden z tych miesięcy, nie? To jest taki przełom października i listopada. Rozumiem, rozumiem. Ale wiesz co, czuję to, że tak może być. Ja to widzę w tej chwili. Tak. Mhm. Więc jakby to taką informację dostałam wczoraj, jak siedziałam i... A masz jakieś informacje o Gazie? O Gazie? Mhm. O Palestynie? Nie sprawdzam. To mi akurat zeszło, bo babcia mnie zapytała. Wczoraj siedziała tutaj u mnie i oglądała telewizję i właśnie i wiadomości oglądała, jak to babcie. No i właśnie się mnie zapytała, oj Boże, by się mogła ta wojna na tej Ukrainie skończyć, nie? A ja nagle takie pyk, 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 wiesz, wszystko mi się pokazało, mówię, no za pół roku. Bo ci tak na mnie patrzyłem, no za pół roku. Także mówię, dobra, to jak mi się już pokazało, to znaczy, że już w przestrzeni jest już zapis taki, wiesz, taki już konkretny zapis, nie? Mhm. Że raczej tam nie ma możliwości tego, żeby to się już zmieniło. Eskalowało. Mhm. Dokładnie. Ale Gazy, tam jeszcze. Tam jeszcze, to na pewno nie ten rok, tam jest, wiesz co, karma, tam jest dużo karmy do odrobienia. Oni tam były straszne zbrodnie w tych krajach. I to chyba po dwóch stronach. Tak, i tam oni muszą jakby za to, się musi tam wyrównać ta karma tu. To wrócę do poprzednich twoich słów. Słuchaj, czy to znaczy, skoro ty tego dokonałaś, czy to znaczy, że... Nie sama, tylko z moją drużyną, podkreślam. Rozumiem. Tak? Ale czy to znaczy, że jeśli ktoś wśród naszych widzów jest tutaj gotowy, czysty, oczyszczony i pragnie tego dokonać, to też może to zrobić? Pewnie. Ale chodzi ci o to, chodzi ci o oczyszczenie swojej istoty głównej. Tak. Tak. Okay. Tak, każdy może. Słuchajcie, to jest dobra informacja. Ziki, właśnie to jest to, czego ja na przykład zaczęłam uczyć teraz. No to tutaj spadam z krzesła, tak powiem, tak. To jest dla mnie naprawdę dobra wiadomość. Ale nie taki był plan, bo ty miałeś spać, bo to ja w ogóle nie planowałam o tym mówić, akurat o sobie, o tym rozświetlaniu, tylko istoty głównej, tylko chciałam powiedzieć o tym, że nie istnieje już metatroniczna linia czasu, rozumiesz? Oni nie mają już jak się podpinać, jakby to wszystko, to całe złe, co było dotychczas, zostało po prostu zlikwidowane, przetransformowane. No, tej siatki, na której byli. Przetransformowane w światło. Teraz cokolwiek możecie zobaczyć, jeżeli będzie jakaś istotka, która się podepnie, tak? Będzie jakieś podczepienie astralne, to właśnie będzie podczepienie astralne i w większości są to reptylki. Dlatego, że ten plan astralny, on już jest taki wąziutki i oni jeszcze gdzieś tam próbują, wiesz co, się gdzieś popodpinać, ale to są takie reptylki, które nie chcą dla nas źle. Oni, wiesz, zrobią nam taki wybuch rano, czy wieczorem, czy w południe, że wybuchniemy na przykład złością, bo oni będą chcieli jakby zassać tą energię niskowibracyjną. No, na zasadzie daj śniadanko, nie? A tutaj obiadek. Natomiast oni nie zabierają więcej niż tam powiedzmy 15-20% energii, jak zabierają, to jest maks, nie? I zazwyczaj jak jest ktoś świadomy, że coś może się dzieć, to ja robię z nich tak, liczę do 3. Macie 3 sekundy. Bo po 3 sekundach wpada tu światło. Zazwyczaj jak doliczam do 2, to jego już nie ma. On już wychodzi. A ja się po prostu rozświetlam, dlatego że już po prostu już postanowiłam, więc już dokończę, tak? Żeby nie myślał, że sobie robi jaja i że nie musi wcale wychodzić. No, ale zdarzało się, że nie zdążyli wyjść, no i trochę im się dupka przypaliła, tak? Więc
Więc oni już teraz wiedzą, że ja sobie nie robię jaj. I jeżeli ja im daję 3 sekundy, to znaczy, że oni mają 3 sekundy. Dokładnie tyle, ani mniej, ani więcej. I sami po prostu wychodzą. Rzadko się zdarza, żeby teraz były jakieś takie naprawdę mocne ataki energetyczne. Teraz bardzo lekkie ataki energetyczne, które zawsze były, my odczuwamy jako bardzo mocne, ponieważ nasza sensytywność się zwiększyła. Oj tak, to tak. Zwiększyło. Ja dzisiaj nawet ja opowiadałam na przykład u Zosi na wywiadzie tak samo, że ja ostatnio, słuchaj, drętwieje mały paluszek u stopy. Słuchaj, on marznie. Dosłownie tak, jakby on był na Antarktydzie, sam jeden, jedyny. Mhm. Tak? Bo ja, jak na przykład nie wysłowię jakichś emocji, to te emocje wchodzą mi do tego paluszka i blokują mi przepływ energii do niego, ta niewypowiedziana emocja. Stąd potem drętwienie. Tak, i ja muszę brać tego paluszka w rączki, rozgrzewać go i mówić mu, że już jest wszystko w porządku. To jest świetne, tak? Ale i odblokowywać sobie muszę te meridianki, które się tam zablokowały, ponieważ wsadziłam tam emocje. Rozumiesz? I to jest w ogóle teraz jest taki czas, żeby te emocje właśnie z siebie uwalniać, bo zigi lawinowo idą fantomowe dolegliwości. Fantomowe, czyli nierzeczywiste. Wiesz, boli cię, bo cię boli, no tak? Ale idzie do lekarza, robisz badania. No tak jak mówisz o takim bólu fantomowym, jak, nie wiem, odniesie rękę, tak? Ale ból fantomowy pozostaje. Dokładnie, nie? Mhm. I to jest coś takiego, że na przykład boli cię wątroba. Idziesz, wiesz, robisz sobie te wszystkie badania krwi, te wszystkie wątrobowe, ja tam nie pamiętam, jak tam. I tam nic nie ma. I nic, wszystko jest w porządku. Idziesz na USG, wszystko jest w porządku, ale wątroba cię napiernicza, jak nie wiem. To znaczy, ale wiesz co, to jest ciekawe, bo dużo ludzi mi o tym mówi właśnie, że słuchaj, wiesz co, byłem na badaniach, tam coś, mam jakiś problem, tam z lewej strony, a nic nie ma. Ale będzie. Właśnie o to chodzi, że ja dlatego o tym mówię, kochani, że nasze ciało daje nam znak, tak naprawdę ciało energetyczne wysyła sygnały do ciała fizycznego, że w tym miejscu, w ciele energetycznym jest już bardzo, bardzo mocne zagęstnienie się energii. Zagęszczenie już prawie niemalże powodujące wejście w materię. Czyli stworzenie się w danym obszarze, w danym narządzie choroby, faktycznej choroby, z którą trzeba będzie już walczyć na poziomie ciała fizycznego, już nie w energii. I takie coś trzeba po prostu od razu tą emocję z siebie uwolnić. To nie jest naprawdę jakaś kosmiczna, bardzo skomplikowana rzecz, uwolnić te emocje, tylko trzeba wiedzieć jakie i skąd. Więc to jest bardzo, bardzo istotne, żeby patrzeć teraz, co ten organizm nam pokazuje, bo on naprawdę wskazuje nam to, gdzie trzeba coś uwolnić. Ostatnio, słuchaj, tak samo mój młody miał urodziny. Siedzimy sobie z rodziną na ogrodzie, bo była ładna pogoda, teraz wiesz, majówkę. I nagle, wiesz, siedzę i dosłownie jakby mnie zigidzidą ktoś przeciął. Przeszył tak, wiesz, tutaj w boku, nie? Tu, wiesz, tam gdzie jest śledziona. Oho, jakieś, mówię, coś, jakaś... Czyli jakieś wydarzenie tego dnia spowodowało, to co się działo właśnie w tym momencie, spowodowało, że emocja, którą ja miałam w śledzionie, chciała się uwolnić. Mhm. I ja szybko musiałam wejść, jakby pomyśleć sobie, okej, okay, co ja przed chwilą poczułam? Co ja przed chwilą poczułam? Jaka, to wiesz, to czasami te emocje są takie mgliste, że nawet nie zauważyłam, że ona przeszła, wiesz, tak przemknęła ci tylko ta emocja. Co się stało, że odezwała mi się, ja się nie mogłam stać z krzesła. Moja mama mówi, co ci jest? Ja mówię, no mam wrażenie, że jakby mnie ktoś normalnie tutaj przeszył taką dzidą na wylot po prostu przez śledzione do pleców. Mhm. Niesamowite. I dopiero wiesz, jak sobie, ja mówię, dobra, to w takim razie, skoro tak, ja mówię, wyciągam to, tak, i przez tą dziurę, wiesz, wyciągnęłam sobie po prostu tą dzidę, spaliłam ją i przez tą dziurę po prostu uwolniłam tą emocję, wiesz, która wyszła już bez identyfikacji i mi puściło. Ale ja wiem, zresztą teraz mi pokazuje, że to nie jest jeszcze wyczyszczone. Tak? Aha, czyli coś właśnie tam jest. Mówię, tak, właśnie teraz, jak o tym mówię, poczułam, że ona mi pokazuje, że nie. To było takie tymczasowe, wyjęłam coś tam, ale tam trzeba jeszcze szukać, co tam siedzi, nie? Mhm. Więc zresztą ja na przykład uwalniałam emocje ostatnim razem w styczniu,
I tam bardzo dużo emocji uwalniałam, nie tylko swoich, ale tam okazało się, że przecież z mojego dziadka tak naprawdę ja dostałam tą nerwicę lękową, na którą ja chorowałam tyle lat. No proszę. I to nie było moje, tylko to było mojego dziadka. I ja to odziedziczyłam w spadku po tym dziadku. I więc ja rozświetliłam to i u niego uwolniłam i u siebie. I wiesz, i w końcu będzie z tym, wiesz, powądek raz na zawsze i święty spokój. Bo to jest taka, wiesz, to jest bardzo taka nawracająca dolegliwość. A co ze snami? Powiedz mi, czy ty też obserwujesz w tym czasie wzmożoną ilość takich niezwykłych snów u ludzi, u siebie? Wiesz co, ja ogólnie bardzo rzadko pamiętam swoje sny. Mhm. Wynika to z tego, że ja pracuję we śnie. No tak. To znaczy mnie cały czas, wiesz co, ja często mam takie sytuacje, że ktoś do mnie pisze, że miał jakiś sen i właśnie coś on w tym śnie robił i on się przestraszył i on wezwał płomienną gwiazdę. Mm-hmm. I ja mam wrażenie, że moja energia bardzo mocno się rozdziela podczas snu i ona po prostu podróżuje tam, gdzie jest wzywana. I robi to, co ma robić, to, co jest tam proszona, oczywiście o pomoc, oczywiście pozytywne rzeczy, żebyście sobie nie myśleli, że możecie wzywać do jakichś nikczemnych prac, bo takich nie wykonam, ale chodzi o to, że jeżeli ktoś faktycznie się boi, potrzebuje pomocy, to często mi właśnie piszą ludzie, że się w tym śnie pojawiłam, że pomogłam i że właśnie chcieli mi podziękować, nie? No więc ja bardzo rzadko. Wiesz, a ja mówię ci o tym, dlatego że sporo ludzi do mnie, to są takie fale, nie? 4 lata temu dużo ludzi do mnie pisało o snach, o swoich snach, i teraz znowu się zaczęła ta fala, wiesz? Ale jest taka, bo to jest kolejna fala przebudzenia. I na pewno te energie, które schodzą, one na pewno będą z Igi wspomagały takie realne sny, one się nazywają jakoś szczególnie, jak to się nazywa? Sny realne, tak, sny realne, czyli jakby fabularny film jest taki w tym śnie. Czekaj, śnienie, ale jakie śnienie? Rzeczywiste? Nie. To jest jeszcze inne słowo. Może nam przyjdzie, wiesz, jak nie będziemy poczuwać. Ale wiesz co, bo to ja ci opowiem, co mnie się wydarzyło. Ja tych snów mam dużo, ale przyszedł do mnie taki krótki sen. Teraz są takie shorty. Kiedyś miałem długie, fabularne sny, które zapamiętywałem, a teraz są takie wrzutki. Przyszedł mi taki shortcik ponad tydzień temu i to było zdanie, wiesz. Zobaczysz ziemię oczami innej istoty. I to się tak powtarzało. Słuchaj, 4 rano, ja tak mam, 4 rano się budzę, po czym próbuję zasypiać i wtedy przychodzą te takie shorty, te krótkie sny, nie? Zobaczysz ziemię oczami innej istoty. Zobaczysz ziemię oczami innej istoty. I zdanie się tak nachalnie powtarzało, aż zasnąłem. I zapomniałem. Mhm. I 4 dni temu, słuchaj, wyszedłem wieczorem już w piżamce, wykąpany. Wyszedłem sobie na werandę, jest gwiazdy widać, świetna pogoda. Słyszę, jak tam zwierzęta sobie biegają gdzieś tam w buszu, nie? Mhm. I kurczę, wrażenie. Ja widzę świat nie swoimi oczami. I ktoś się zachwyca tym światem, mówi, jaki piękny świat i jak ja bardzo szanuję te istoty, że żyją w tak prymitywnych warunkach, a jednak dają sobie radę. I pamiętam to zdanie. I koniec. To się skończyło. Ale nie zapomnę tego wrażenia, że ja zobaczyłem ten świat, jak jest piękny, oczami innej istoty. A wiesz, co to była za istota? Nie wiem, nie próbowałem dochodzić. Ale ja pomyślałem sobie tak, że to byłem ja. To była twoja dusza. Mhm. Dusza sobie na chwilę pożyczyła twoje oczy, żeby z jej perspektywy spojrzeć na... ja się śmieję, bo jakby łączy się to z tym, co chciałam zaraz powiedzieć. Jakby dusza, bo nasze doświadczanie tu, tak, jakby jest zupełnie z innego poziomu niż to, co znamy jako dusza. I o tym jest moja najnowsza książka, czyli tam, gdzie mieszkam. Dlatego się zaczęłam śmiać, że ja w tej książce opisuję perspektywę doświadczania ziemskiej inkarnacji jakby z poziomu dwóch obserwatorów. Znaczy z poziomu dwóch jakby jest Asia, która jest dziewczynką, bardzo mądrą, wiadomą. I jest Mithni, czyli jej dusza. I Asia przez pierwsze lata rozmawia ze swoją duszą, jak ja z tobą teraz.
Po prostu mogą sobie rozmawiać, słyszą swoje słowa, ona oczywiście słyszy ją w głowie. One prowadzą rozległe konwersacje na najwyższym z poziomów. Ta dziewczynka wszystko rozumie, bo ona ma pamięć duszy, odblokowaną całkowicie. Ale mimo całej tej wiedzy, emocjonalność tego świata i ciężkość doświadczeń tego świata sprawia, że ona traci połączenie z duszą. I ja tą książką, o co chodziło w tej książce, o co chodziło tacie, bo to jest jakby, ja jestem tylko realizatorką jego pomysłów. Tacie chodziło o to, żeby przywrócić ludzi, którzy utracili połączenie ze swoją duszą, do tego punktu, w którym ją tracą. Czyli cofamy się w czasie, przeżywamy utratę duszy, połączenia, bo nie duszy, no nie można utracić duszy, połączenia z duszą. Jeszcze raz, tylko po to, żeby potem wraz z Asią ponownie łączyć się z tą duszą coraz mocniej. Tak? Mhm. I ja pamiętam, miałam bardzo napięty grafik i tak prosiłam cały czas twórcę, czy ja mogłabym przenieść tą premierę tej książki i tak dalej, i tak dalej, a twórca cały czas mówił mi, że nie. Aż w końcu jakby dostałam taką informację, że w czerwcu przyjdzie energia, która będzie bardzo mocno wspomagała te procesy, które są w książce, czyli to przywrócenie połączenia z duszą. I ona po prostu już musi być, ona już musi być przeczytana. Czyli to kiedy masz premierę? Już. Już. Już jest. To znaczy, jak będziemy to, no wiemy, zawsze, że my nagramy. Jak to nagranie będzie publiczne, to ona już będzie. Tak? Więc, więc jakby o to mu chodziło, że ludzie muszą zdążyć zrobić sobie tą ścieżkę, zbudować jakąś, żeby potem ta energia jakby zwieńczyła cały proces. Tak to bardziej widzę, nie? No więc jakby tam cała jest opis tego, jak wygląda, wiesz, perspektywa duszy, doświadczania i perspektywa ta ziemska doświadczania, jak to widzi dusza, z kim w ogóle schodzimy, jakie są umowy dusz w przestrzeni, jak dusze w przestrzeni między sobą rozmawiają, tak jak na przykład ja sobie siedzę z tobą teraz tu, tak? I my prowadzimy wywiad, a nasze dusze u góry sobie, wiedziałem, że dzisiaj się spotkamy. I wiesz, i one sobie tak samo... Jak obserwują, ciekawie jak im idzie, nie? Dokładnie, okay. Dokładnie. Tak samo jak my sobie tutaj rozmawiamy, my tak samo one mają nasze dusze, swoją własną konwersację. Ale sobie zażartujmy sobie i też tak powiedzmy o nich. Ciekawe jak im tam idzie. Tak, dokładnie. Ciekawe co tam gadają, nie? No właśnie. A to pozdrawiamy je. Tak. Więc to fajnie pokazuje właśnie, jakie my mamy. Ja tam się cofam do różnych inkarnacji tej jednej istoty, żeby pokazać, w jak mnogich światach my inkarnujemy, jakie mamy zadania, co robimy. My często inkarnujemy w tych samych jakby zestawieniach, tak? Że nasza mama za chwilę będzie naszą córką, albo będzie naszą przyjaciółką, albo będzie naszym oprawcą. Wiesz, o co chodzi? Także to wszystko w tej książce tam jest pokazane, także tam jest takie głębsze zrozumienie jakby pod spodem jakby tej całej historii, która jest opisywana. Także no jakby gorąco polecam, bo ta książka naprawdę mocno łączy z duszą i jakby pokazuje, czym w ogóle jest dusza. Ale wiecie co, moi drodzy, Ania mi przed audycją powiedziała, że to nie jest jedyna premiera, bo ty masz jeszcze jedną premierę, prawda? Mi się wydaje, że ja mówiłam o tej książce, pamiętasz? Bo to jest to, co wywagowaliśmy. Tak, mówiłaś. Druga szansa. Wydawana druga szansa. Także tak, ona już jest też. Także tą książkę też można zamawiać, jest już dostępna. To jest bardziej, w dopłaczu, żeby wybaczanie... Bardzo mi się podoba ten tytuł, druga szansa, bo ja bardzo lubię dawać drugie szanse, nawet po 7 razy, nie? No widzisz, no tak, też właśnie musieliśmy o tym ostatnio. No i mam jeszcze karty, tak? Karty przeznaczenia, te nowe właśnie do rozmowy z duszą, ale ja chyba też pokazywałam je ostatnio, Zigi, mi się wydaje, pokazywałeś, tak, pokazywałeś, tak. Ale ty też powiedziałaś mi, że kiedy miałaś ten wolny czas piękny, ten długi weekend, to tam w wolnym czasie... Dobra, to nic nie mówię. Jeszcze nie. Okej, okay, dobra. Ale wzbudziliśmy zainteresowanie i na tym zostaniemy. Na razie jeszcze nie. To jeszcze nie. To jeszcze nie do publicznej wiadomości. Wrócę do początku naszej rozmowy, bo powiem ci, że mimo, że to jest ważna rzecz,
to, co powiedziałaś, czyli to, że już nie ma tej siatki metatronicznej. Nie ma limitu. To jest bardzo ważna rzecz. To jednak nie spadłem z krzesła, a powiem ci czemu. Ja to czułem. Mam się zwrócić? Nie, nie spadaj z krzesła. Wiesz co, gdzieś tam podskórnie czułem, nie wiem, czy to moja sensytywność, czy też obycie, no bo czyta się różnego rodzaju informacje, książki i tak dalej, ale dla mnie przyszła taka informacja, że to się skończyło. Że to było to... Dwa tygodnie temu od dziś to było, czyli jak będzie publikacja, to będzie prawie 3 tygodnie. Tak. I wiesz, jest takie poczucie dziwne, że ten cały teatrzyk tam polityczny, ten społeczny, gospodarczy, że to jest naprawdę tylko teatrzyk i wszystkie te istoty jeszcze jakby z rozpędu coś robią, działają albo udają, że działają, ale ludzie już sami mi piszą, Zigi, ja już patrzę na to innymi oczyma, to jest tylko teatr, tak. To się kończy. I ja myślę, że tym sposobem też umilknie wojna na Ukrainie. Tam już nie ma energii do tej wojny. To też. Natomiast tutaj ja widzę, że jeszcze będzie coś, co wpłynie na to mocno, ale nie czuję, abym mogła o tym mówić w ten sposób. Mhm. Jakby, żeby nie zaburzyć tej kreacji, która już tam gdzieś tam jakby jest ten zapis, nie dotykać. O, to jest, żeby się stało tak, to najlepiej nie dotykać, więc lepiej o tym nie mówić. Natomiast wiesz co, w ogóle zauważmy, ile istot, które były na tych najwyższych szczeblach władzy, ja już tutaj mówię nie o prezydentach, tylko o tych najwyższych szczeblach władzy. Tam jeszcze wyższy level. Tak, dokładnie. Nagle odchodzi, umiera. No. Przeszczepy świadomości do klona się nie udają. Więc to jest, to nam pokazuje, że nie ma już pieniędzy, nic im nie dadzą. Tak? Skończyła się władza pieniądza na takiej zasadzie, że ona może przedłużać im życie w nieskończoność. Nie da się. To zostało zablokowane przez istotę światła. I będziemy widzieć taką tendencję, że wszystkie te istoty, które stały po tej złej stronie, będą odchodziły. Jakby będziemy mieli w ogóle do czynienia, to jest chyba jedyna taka no, niekorzystna informacja, bo o tym, że zostały nam 3 kroki, to chyba też mówiliśmy, prawda, o tych kaloszach. Mówiliśmy, tak, rozmawialiśmy o tym, no to było widzisz, miesiąc temu, tak, to było wtedy na świeżo, te 3 kroki do przodu, ale wiesz, no nic nie zmienia faktu, że jednak jest ta trzecia linia opadająca, tak, są na nie istoty, które jeszcze trzymają się rękami, nogami, które próbują zdefraudować światło na tyle sposobów teraz i mają po prostu atakowane jest światło strasznie, ale ja mówiłam, że tak będzie. Ja 2-3 lata temu mówiłam, że będzie taki moment, że światło będzie tak atakowane, że po prostu, że będzie musiało mieć niesłychaną siłę, żeby nie ugiąć się pod naporem tych ataków. Więc... Ale te ataki też spowodowane są niesamowitym głodem. Bo ponieważ jest coraz więcej ludzi świetlistych, to oni zaczynają być bardzo głodni. Tak. Nie ma skąd wziąć papu, śniadanka. Dokładnie, więc wiesz, to już jest teraz taki etap naprawdę, my już wchodzimy w etap ujawnienia, naprawdę, już mocno będzie działo się wszystko to po kolei, co zostało zaplanowane i ja czuję, że ostatnim takim krokiem będzie pojawienie się fizycznie istot pozaziemskich. O. I to jest końcówka 2027. To ciekawe, co ty mówisz. Aczkolwiek ja dzisiaj też wczoraj o tym mówiłem w poranniku, że my musimy być gotowi jako społeczność. I teraz nie jako kraj, Polska, czy Niemcy, czy coś tam, tylko jako społeczność. Na to, żeby z nimi się spotkać. Ale wiesz co, Aniu, przyszło mi, muszę to powiedzieć, bo przyszło mi do głowy, kiedy ty powiedziałaś o tym, że o tej niemożności kupienia sobie kolejnego życia za pieniądze, to pojawiła mi się taka informacja bardzo mocna, dlatego ci to chcę powiedzieć, że to jest duchowa inflacja pieniądza. Te pieniądze przestają mieć znaczenie. Już nie inflacja fizyczna, ta finansowa, ale duchowa inflacja pieniądza. Nie, one bardziej przestają dawać władzę tym, którzy nie powinni jej mieć. No tak, to mam na myśli. Okej, czyli tak jakby, znaczy
One nie będą, nic im nie dadzą. Duchowa inflacja pieniądza. A teraz ja czekaj, to... bo ja zadam myśl. Co pan myśl, jeszcze którą właśnie ten, więc sobie teraz ją wracam. I chciałam ci powiedzieć, że dopiero teraz, jak powiedziałam o tym, że kosmici pojawią, znaczy kosmici, istoty pozaziemskie. My też jesteśmy kosmitami dla innych. Tak. Pojawią się tutaj pod koniec 2027. To ja to wydarzenie opisałam w książce Tam, gdzie mieszka dusza. Dokładnie to wydarzenie. I dopiero teraz to do mnie dotarło. Okej. Ja opisałam, co zrobi wtedy bohaterka. I co będzie potrzebne, żeby ludzie zrobili. I mi się wydaje, że to jest druga rzecz, którą ma zrobić ta książka. Ona ma powiedzieć ludziom, co mają wtedy zrobić. Mhm. Ważne. Mhm. Tak, ale wiesz co, no i zobacz, ja na przykład wcześniej nie wpadłem na to, nie? No tak, i dlatego ja wiesz, myślę, że tam knują to nasze dusze. Tak. To wszystko wasza wina. No. Ale nie, no tak jest, Zigi, że to wszystko zawsze przychodzi do nas w odpowiednim czasie. Wszystko jest okej, okay, tak. Tak, także powinniśmy już dobrze to wiedzieć, że tak po prostu jest i przyjmować na klatę to, że nagle przychodzą nam jakieś dziwne myśli i sformułowania w ogóle, bo to nie, ja, przecież ja to napisałam, więc ja wiem, że ja to napisałam, ale dopiero teraz jakby mi się to poskładało, wiesz, w całość taką analizę, o co chodziło z tą końcówką, bo ja mogłam tam zrobić cokolwiek innego, nie? A jednak to. Jednak napisałam to. Więc no ciekawie. Także no ogólnie z Zigi, no mamy przed nami dwa wielkie rozbłyski, które jeszcze będą. Dwa największe potencjalnie w tym roku. To jest czerwiec i to jest przełom lipca i sierpnia. Okay. To będą dwa takie naprawdę duże rozbłyski. One dużo czy to będą rozbłyski, czy to mogą być rozbłyski takiej klasy, że one mogą usmażyć technologię? Jak myślisz? Nie sądzę. Nie czuję. Jeszcze sprawdzę, ale nie. Mhm. Przerwa łączności, tak? To duża fala. To ja to czuję jak taki jeden z nich, bo jeden z nich będzie duży, ale my... zasiemy energię tego rozbłysku z Zigi z przestrzeni, czyli on nie będzie skierowany w stronę Ziemi, a drugi będzie skierowany właśnie bardziej w stronę Ziemi, ale on... Nie będzie taki mocny? Wiesz co, będzie słabszy niż ten drugi, czyli będzie słabszy, ale niby dla nas będzie silniejszy, bo będzie skierowany w stronę Ziemi. Rozumiesz, o co chodzi? Rozumiem, tak. Czyli mimo tego, że jego skala będzie mniejsza, to jednak będzie silniejszy, ponieważ jakby, jeżeli chodzi o wektor kierunkowy, nie? Jakby fali wywód plazmy. Ja widzę tutaj, to mi się pokazuje jako tsunami. Jako tsunami przebudzenia, czyli tak jak teraz mieliśmy falę przebudzeń, to były fale, tak jak mamy fale, wiesz, na morzu. To tak? Teraz się fale skumulują. To teraz będzie jakby po tym rozbłysku będzie tsunami przebudzenia, czyli taka ogromna fala, gdzie dużo ludzi się przebudzi. Tak? Taki powinien być też podtytuł dzisiejszego nagrania, tsunami przebudzenia. No, możesz dodać, wielka zmiana, tsunami przebudzenia. Rozmowy z duszą, albo rozmowy dusz. Można wiele tytułów dać. No właśnie, bo słuchajcie, drodzy widzowie, dzisiaj nas była czwórka, tak? Tak, dzisiaj nas była czwórka. Zawsze jesteśmy czwórką. Zawsze jesteśmy. A w zasadzie oprócz naszej czwórki jest jeszcze 7 moich opiekunów, 5 twoich, więc robi się w cała gromadka. To już jest zebranie. No to chyba będziemy kończyć to zebranie pomalutku. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, za to, że chciałaś dzisiaj przyjść do mojego studio i drodzy widzowie, wam chcę podziękować za to, że oglądacie każde nasze takie spotkanie z wielką atencją, z uwagą. Dziękuję za zwolenników Ani, tych dodatnich i ujemnych, za wszystkich. Bardzo wam dziękuję. Kochamy was za to, że jesteście, prawda? Dokładnie, kochani, więc łapiemy energię, bierzemy deski surfingowe, żeby patrzeć na wszystko z góry tej fali tsunami, tak?
No i kochani, jedziemy z tym koksem, jak to się mówi, i zapraszam Was do czytania moich premierowych książek. Nie mogłabym o nich nie wspomnieć, w końcu jestem pisarką, więc jakby zależy mi na tym, żeby moje poszły w świat. Mam nadzieję, że tak czy siak informacje, które Wam przekazuję, także są wartościowe. No i myślę, że my się z Iggy widzimy z powrotem za miesiąc, pewnie znowu. Ach, koniecznie, bo ja bym chciał sprawdzić, co tam dalej w przestrzeniach. Dobra, super. No to widzimy się, kochani, za miesiąc. Trzymajcie się. Dzięki Ci, Aniu. Do zobaczenia, pa, pa.